Cześć! Pogadajmy dzisiaj o barierze naskórkowej, BHL, zaburzaniu bariery naskórkowej, zaburzaniu bariery hydrolipidowej przez kosmetyki, jak to naprawdę jest, o co tutaj w tym wszystkim chodzi. Dobra, nie przedłużam, lecimy dzisiaj z tematem, kolejnym tematem pogadankowym, który jest odpowiedzią na Wasze pytania, na Wasze wątpliwości i mam nadzieję, że da Wam on dzisiaj trochę do myślenia. Od jakiegoś czasu, myślę, że na przestrzeni kilku lat, ostatnich kilku lat, bardzo głośno się o tym mówi. Nie używaj wacików, bo one zaburzają barierę hydrolipidową. Nie używaj żadnych szczoteczek i tak dalej, peelingów mechanicznych, złuszczania drobinkami, bo zaburzasz barierę hydrolipidową. Nie stosuj kosmetyków z alkoholem, bo on niszczy barierę hydrolipidową. Nie stosuj kosmetyków z mikroplastikiem, bo to samo robią co alkohol. Słuchajcie, jest tego cała masa. Wszędzie wylęgarnia ekspertów, którzy mówią nie rób tego, nie rób tego, nie rób tego, nie rób tamtego. Tak naprawdę oszaleć można z tą ilością informacji, które w ostatnim czasie pojawiają się na temat właśnie bariery hydrolipidowej. A o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi? To nie jest tak, że na przestrzeni ostatnich kilku lat dowiedzieliśmy się o tym, że jest coś takiego jak bariera hydrolipidowa, bariera naskórkowa i to, co robiliśmy kiedyś, jest złe i teraz róbmy tak, bo to wpływa na to i na tamto. Czasami śmiać mi się chce, bo wiecie co, są pewne takie tematy, które odkrywamy na nowo po wielu, wielu latach. Jednym z takich tematów są na przykład modne ostatnio egzosomy, o których tak często się mówi, bo one weszły do kosmetyki, do kosmetologii, a egzosomy są już znane od może 15-20 lat w medycynie regeneracyjnej, stosowane i używane i pozyskiwane, jak to wszystko wygląda, ale oczywiście głośno jest o nich od niedawna. Tak samo jest też od jakiegoś czasu z tą właśnie barierą hydrolipidową, z tą barierą naskórkową. A prawda jest zupełnie inna i zaraz przedstawię Wam troszkę, jak to rzeczywiście wygląda, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi i chciałabym, żebyście też otworzyli oczy na pewne kwestie, które pojawiają się gdzieś w szeroko pojętym internecie i sprawiają, że wpływają one na Was w zły sposób. To znaczy, że jesteście trochę manipulowani tym wszystkim, straszeni tym wszystkim, no ale dobra. Lecimy z tematem. Prawda jest taka, że bardzo często w internecie pojawiają się informacje, że bariera hydrolipidowa to jest płaszcz lipidowy. Płaszcz hydrolipidowy, który znajduje się na skórze, co nie jest do końca prawdą. Tak naprawdę o co właśnie w tym wszystkim chodzi? Słuchajcie, bariera naskórkowa, czyli to, co ma chronić nas od środka. Nieraz opowiadałam Wam o tym, jak zbudowana jest skóra i Wy powinniście już doskonale wiedzieć o tym, że skóra jest bardzo fajnie zbudowana. Składa się z różnych części, przydatków, naczyń, komórek i tak dalej. To jest w ogóle nieprawdopodobnie inteligentnie, świetnie rozwinięty organ naszego ciała, który pełni dla nas wiele bardzo istotnych funkcji. Ja dzisiaj nie będę się znowu skupiać o tym, jak ta skóra jest zbudowana, ale musicie wiedzieć, że na barierę naskórkową składa się kilka istotnych części, między innymi płaszcz hydrolipidowy, który znajduje się na powierzchni naszej skóry, a warstwa rogowa naszego naskórka, czyli ta najbardziej zewnętrzna warstwa naszych komórek oraz mikrobiom, mikrobiota, mikrobiom żyjący na naszej skórze, mikrobiota, czyli wszystkie żywe organizmy, z którymi żyjemy, mikroorganizmy, z którymi żyjemy w symbiozie. To są trzy takie podstawowe funkcje. I teraz, prawda jest taka, że 90% społeczeństwa ma notorycznie zaburzoną barierę naskórkową. A barierę naskórkową zaburzamy w przeróżny sposób. I właśnie dzisiaj chciałabym Wam to przedstawić, bo niestety prawda jest taka, że straszą Was kosmetykami, straszą Was pewnymi działaniami, które robimy, a tak naprawdę wpływ na to, jak będzie funkcjonowała ta bariera naskórkowa, ma
wiele, ale to wiele czynników. I w ostatnim czasie też starałam się gdzieś w Reelsach na Instagramie czy w Shortsach tutaj na YouTubie przekazać Wam te informacje, co może wpływać oprócz kosmetyków, bo one również na to, że będziemy zaburzać naszą barierę naskórkową. I zacznijmy od takich najprostszych rzeczy. Jedną z nich jest stres. Tak, dobrze usłyszeliście. Żyjemy w czasach, gdzie niestety ten stres notorycznie nam towarzyszy. A stres ma zły wpływ na produkcję nowych komórek w naszej skórze, na różnego rodzaju dysfunkcje, które pojawiają się w naszej skórze, na wytwarzanie wolnych rodników w naszym organizmie. I to będzie wpływać na zaburzenie bariery naskórkowej. Druga kwestia to są choroby. Różnego rodzaju choroby, z którymi się mierzymy w naszym organizmie, jedni mniej, jedni bardziej. Choroby autoimmunologiczne, choroby tarczycy, różnego rodzaju choroby. A co za tym idzie? Przyjmowanie leków, przyjmowanie antybiotyków, choroby skóry, takie jak na przykład trądzik, łuszczyca, atopowe zapalenie skóry. To wszystko będzie wpływać na zaburzenie bariery naskórkowej. Idziemy dalej. Kolejny czynnik, który będzie wpływał na zaburzenie bariery, funkcjonowanie bariery naskórkowej, to jest, moi drodzy, dotyk. I tutaj na chwilę się zatrzymamy. O co chodzi z tym dotykiem? Chodzi o to, że po pierwsze, w ciągu dnia dotykamy naszą skórę. Robimy to czasami nawet o tym nie myśląc. Tu się gdzieś podeprzemy, tutaj dotkniemy i tak dalej. Co robi dotyk? No przede wszystkim to, że przenosimy na skórę między innymi różnego rodzaju niekorzystne mikroorganizmy, czyli, uwaga, zaburzamy mikrobiom. A jeśli zaburzamy mikrobiom, to automatycznie zaburzamy funkcjonowanie naszej bariery naskórkowej. Ale nie tylko, no bo dotyk powoduje tarcie. Więc jeżeli dochodzi do tarcia, to dochodzi do zaburzenia warstwy rogowej naszego naskórka, ale również hydrolipidowego płaszcza, który na tej skórze się znajduje. Z dotykiem związane są również inne czynności, jak właśnie ten nieszczęsny wacik, o którym tak notorycznie gdzieś słyszycie, żeby go nie stosować absolutnie w pielęgnacji, bo dochodzi do tarcia, a jak dochodzi do tarcia, to dochodzi do zaburzenia bariery naskórkowej. I owszem, bo jeżeli będziemy mocno trzeć wacikiem po naszej skórze, to będziemy trzeć po tym właśnie płaszczu hydrolipidowym, ale również po tej warstwie rogowej naszego naskórka, czyli po tych najbardziej zewnętrznych, martwych komórkach. I co za tym idzie? Jeżeli będziemy trzeć, no to będziemy też złuszczać, czyli będziemy pozbywać się tych martwych komórek naszego naskórka. Proste? Logiczne? Mam nadzieję, że tak. Idziemy dalej. Wacik to nie tylko jest coś, co będzie wpływać właśnie przy pomocy tego ruchu dotyku na naszą skórę, ale akcesoria do makijażu. Czy używacie gąbki? Czy używacie pędzli? Być może tak. Na pewno znajdą się tutaj takie osoby, które wykonują makijaż przy pomocy dłoni. Ale zdecydowanie większość z Was na pewno robi to przy pomocy gąbki lub też robi to przy pomocy pędzli. Choćby nakładanie bronzera w pudrze, pudru, nakładanie różu, rozświetlacza, wszystkich produktów sypkich w kamieniu, które gdzieś nakładamy. Tak? Ja nie mówię tutaj o tych mokrych, które możemy oczywiście nakładać przy pomocy naszych dłoni. Ale jeśli stosujemy tego typu akcesoria w naszej codziennej rutynie, to też dochodzi do tego dotyku, a co za tym idzie, do ruchu po naszej twarzy. Więc nie tylko wacik jest tutaj istotny, akcesoria również. Ale uwaga, jeśli myjecie skórę, jeśli ją... no właśnie, bo tutaj pojawia się też pewna taka kwestia, o której być może niektórzy nie zdają sobie sprawy. Przecież każdy dotyk naszych dłoni po naszej skórze to też jest ruch. A co za tym idzie, to nie tylko
pobudzamy naszą skórę do pracy właśnie przez ten ruch, przez to działanie mechaniczne, no ale też jak dotykamy, to też zaburzamy, czyli zaburzamy płaszcz lipidowy i zaburzamy warstwę rogową oraz no, ten nieszczęsny mikrobiom. No bo tak, stosujemy kosmetyki do oczyszczania naszej skóry. Co robią kosmetyki do oczyszczania naszej skóry? Zazwyczaj składają się z substancji powierzchniowo czynnych. Tych substancji jest naprawdę bardzo dużo, bardzo dużo. Są silniejsze, są mocniejsze. Tutaj zatrzymajmy się przy SLS-ach, które podobno są takie szkodliwe. Fakt, są to substancje, które silnie oczyszczają naszą skórę i przyczyniają się między innymi do tego, że dochodzi do też troszeczkę tego złuszczania. No bo tak, nakładamy je na skórę, masujemy, oczyszczamy brud, usuwamy z naszej skóry makijaż, zanieczyszczenia, ale też usuwamy martwe komórki naszego naskórka, czyli pozbywamy się komórek rogowych właśnie z tej warstwy naskórka, która wchodzi w skład czego? No bariery naskórkowej, czyli dotykamy, masujemy, myjemy. Tak, moi drodzy, czyli tutaj też przy tym ruchu, przy tym działaniu zaburzamy działanie bariery naskórkowej. Idziemy dalej. Mówimy właśnie o tym ruchu. A tak naprawdę każdy dotyk, tak jak już widzicie, powoduje to, czy na przykład używanie ręcznika. Być może są tutaj wśród Was osoby, które nie stosują ręcznika. Absolutnie. Nie wycierają się kompletnie. Bo takie głosy też się pojawiły gdzieś tam przy moich jakichś rolkach i tak dalej. Czyli po prostu, nie wiem, myją twarz, nakładają wodę, czekają, aż ona sama wyschnie, bo tak też może być. Ale są osoby, które stosują ręcznik. I przyłożenie ręcznika do twarzy, czy też potarcie ręcznikiem po twarzy, też będzie zaburzać barierę naskórkową, czyli będzie zaburzać płaszcz lipidowy, będzie zaburzać warstwę rogową i będzie zaburzać mikrobiom. Czy Wy to widzicie? Czy Wy to rozumiecie? No i teraz, zanim przejdziemy jeszcze do kosmetyków, to zatrzymajmy się na chwilę na zabiegach. Jeszcze w czasach, kiedy ja studiowałam, nie było problemu z tym, żeby używać chusty kosmetycznej do oczyszczania twarzy, wacików przy różnych zabiegach, zabiegów złuszczających z kwasami, zabiegów złuszczających jakichś peelingów mocnych i tak dalej z różnymi substancjami, które powodują intensywne, silne złuszczanie. Uwaga! Stosowaliśmy takie zabiegi jak mikrodermabrazja diamentowa czy korundowa. A jeśli ktoś z Was chociaż raz skorzystał z tego typu zabiegu, to wie, jak on wygląda. W przypadku mikrodermabrazji diamentowej mamy takie głowice, specjalne końcówki, które są zakończone diamentowym pyłem, mocno zbitym, którym trzemy po naszej skórze, dobrze słyszycie, trzemy po naszej skórze, by pozbyć się martwych komórek naszego naskórka z tej warstwy rogowej. Tak, moi drodzy. Co jest w momencie, kiedy stosujemy w mikrodermabrazji korund? Taki piasek, który uderza na naszą skórę pod ciśnieniem i odrywa martwe komórki naszego naskórka z tej warstwy rogowej. Każda z tych czynności zaburza barierę naskórkową, bo dochodzi do złuszczania. Dzisiaj co prawda odchodzi się od stosowania mikrodermabrazji diamentowej czy korundowej, ale mamy inne zabiegi jak na przykład Blumea, ale nie tylko. Bo zobaczcie, mamy zabiegi mikronakłuwania, zabiegi, które powodują, że dochodzi do przerwania ciągłości naszej skóry, a w momencie, kiedy dochodzi do przerwania ciągłości naszej skóry, to też dochodzi do zaburzenia bariery naskórkowej, bo żeby ją przerwać, to musi zadziałać jakiś czynnik, a skoro zostanie ona przerwana, to już nie jest taka szczelna i nie jest już taka ze sobą sklejona, sklepiona, czyli dochodzi
do czegoś przez jakiś czynnik, że zaburzamy tę barierę. Co się dzieje, kiedy stosujemy lasery wszelkiego rodzaju? Też zaburzamy barierę naskórkową, bo musimy dotrzeć głębiej, musimy pobudzić komórki od środka, musimy pobudzić kolagen, elastynę w naszej skórze. Musimy pozbyć się martwych komórek naszego naskórka, żeby wyszły te nowe warstwy. Dochodzi do intensywnego złuszczania naszej skóry. Czyli specjaliści, kosmetyczki, kosmetolodzy, lekarze też sprawiają, że poprzez różne działania w gabinetach, żeby osiągnąć jakiś tam zamierzony efekt, zaburzają nam barierę naskórkową, żeby coś tam osiągnąć, tak? No dobrze. A jak to jest z tymi kosmetykami? No oczywiście, że kosmetykami też zaburzamy barierę naskórkową. Poprzez jakie działania? Tak naprawdę, moi drodzy, przez takie działania jak na przykład oczyszczanie i złuszczanie. Czy ma znaczenie to, jakie składniki znajdują się w kosmetyku? Oczywiście, bo to właśnie te kosmetyki plus działanie mechaniczne będą powodowały, że będzie dochodziło do zaburzenia bariery naskórkowej. I teraz, w kosmetykach oczyszczających mamy właśnie te substancje powierzchniowo-czynne, ale mamy też produkty złuszczające, czyli takie, które opierają swoje działanie na funkcjonowaniu kwasów różnego rodzaju w różnych stężeniach. Co powodują kwasy? Kwasy powodują m.in. rozluźnienie właśnie tych komórek, martwych komórek naszego naskórka i przyspieszenie procesu złuszczania. Proces złuszczania jest procesem naturalnym, który występuje w naszej skórze i to jest tak, że po prostu od tej najbardziej głębokiej warstwy podstawnej dzieje się ta produkcja komórek, młodych komórek, które przechodzą wyżej, 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 aż do tej warstwy rogowej naszej naskórka, czyli najbardziej zewnętrznej warstwy, gdzie dochodzi do złuszczenia, czyli pozbywania się tych martwych komórek naskórka. I to jest naturalny proces, który zachodzi u nas wszystkich. Natomiast my, stosując różnego rodzaju kosmetyki, żeby wpływać na oczyszczanie, prawidłowe doczyszczanie naszej skóry, na to, żeby skóra była gładka, żeby była bardziej rozświetlona, żeby miała ładny koloryt, żeby były mniej widoczne zmarszczki, być może, żeby pozbyć się trądziku, stosujemy różnego rodzaju kosmetyki, właśnie oczyszczające czy też złuszczające, które mają substancje powodujące to, że dochodzi do zaburzenia tej bariery naskórkowej. Takimi substancjami też może być alkohol, ale na temat alkoholu wypowiem się w oddzielnym filmie, bo to jest bardzo ważny temat, o którym chciałabym Wam opowiedzieć. Ale teraz widzicie, że mamy substancje powierzchniowo-czynne, czyli te substancje myjące. Mamy takie substancje jak właśnie alkohol, mamy takie substancje jak kwasy, ale mamy również w kosmetykach takie substancje jak promotory przenikania. I o tym opowiadałam Wam w jednym z ostatnich filmów. Promotory przenikania, które muszą zaburzać barierę naskórkową po to, by wspomagać transport substancji aktywnych do wnętrza naszej skóry. Czyli tak naprawdę sami codziennie poprzez przeróżne czynności, działanie kosmetyków, dotyk, stres, choroby, i tak dalej, i tak dalej, wpływamy na to, że ta nasza bariera naskórkowa jest notorycznie zaburzana. Oczywiście możemy ograniczyć pewne działania. I teraz możemy zrezygnować z używania płatków, wacików kosmetycznych, ręcznika w pielęgnacji do osuszania, do zmywania i tak dalej. Możemy. Możemy zrezygnować, tak jak powiedziałam Wam, ze stosowania kosmetyków, które zawierają substancje kontrowersyjne, substancje, które są tymi promotorami przenikania, jak na przykład alkohol, glikol propylenowy, propanediol i cała inna masa. Możemy, ok. Możemy postawić na życie bezstresowe. Jeśli jesteśmy w stanie to zrobić, to byłoby super. Możemy zmienić naszą dietę na bardzo dobrą, bardzo wartościową, pełną w antyoksydanty, trzymać się tego
i byłoby cudownie. W ogóle super by było, gdybyśmy nie chorowali, czy nie byli w ogóle narażeni na jakiekolwiek choroby. Już nie mówiąc o chorobach jakichś tam genetycznych, ale gdybyśmy żyli w cudownym środowisku, bez promieniowania, bez smogu, bez zanieczyszczenia powietrza, gdzieś, gdzie jest, mamy czystą wodę, piękną glebę, cudowne roślinki i w ogóle całe to nasze środowisko jest zamknięte w takiej pięknej bańce, gdzie nie jesteśmy kompletnie na nic narażeni od zewnątrz i od wewnątrz, to może gdyby było tak, to może rzeczywiście bylibyśmy w stanie powodować, że ta nasza bariera naskórkowa funkcjonowałaby no genialnie. Ale prawda jest też taka, że nasz organizm, czyli to, że się starzejemy, też będzie wpływał na to, że nasza bariera naskórkowa będzie coraz gorzej funkcjonowała. I nawet jeżeli zrobimy te wszystkie czynności, o których Wam przed chwilą powiedziałam, nie jesteśmy w stanie zatrzymać pewnych procesów, które samodzielnie zachodzą w naszej skórze. Jak na przykład to, że w pewnym momencie nasz organizm zwalnia, że zwalnia produkcja kolagenu i elastyny. Już w pewnym momencie, które też powodują, że ta nasza skóra jest taka zbita, wiecie, mocna, silna i tak dalej. W pewnym momencie zaczyna zwalniać proces powstawania ceramidów w naszej skórze i wiemy z licznych badań, że w pewnym wieku, a to się zaczyna już mniej więcej po 40, nasza skóra przestaje produkować ceramidy. Ceramidy, które są tymi cegiełkami też takimi budującymi naszą skórę i sprawiającymi, że ta warstwa rogowa, że nasza bariera naskórkowa, że płaszcz lipidowy, że wszystko jest zbite, twarde, silne, mocne i chroni naszą skórę przed między innymi transepidermalną ucieczką wody z naszego naskórka. A co za tym idzie? Skóra jak jest szczelna, funkcjonuje idealnie, jest bardziej nawilżona, jest bardziej zbita, jest bardziej jędrna. No ale dlaczego w wieku dojrzałym, po 50, po 60, coraz trudniej jest z tym nawilżeniem skóry? Jest coraz więcej zmarszczek, skóra jest coraz bardziej sucha, no bo właśnie w naszej skórze zachodzą naturalne procesy, które powodują, że ta bariera naskórkowa też w pewnym momencie samodzielnie przestaje funkcjonować tak, jak powinna. I moglibyśmy stawać na rzęsach, na, nie wiem, do góry nogami, kombinować jak się da, ale nie jesteśmy w stanie w 100% tego zatrzymać. Natomiast możemy wprowadzić pewne działania i zwrócić uwagę na pewne działania, które sprawią, że mimo tego wszystkiego, co robimy w ciągu dnia, czyli stresu, dotyku, kosmetyków, wacików, pędzli, makijażu, ręczników, słuchajcie, z tego stresu, tej złej diety, działania substancji, które bombardują nas z zewnątrz, smogu, powietrza i tak dalej, możemy przez pewne działania wpływać na to, żeby ta nasza bariera naskórkowa była w lepszym stanie. Prawidłowo funkcjonowała, ale była po prostu w lepszym stanie. Czy jesteśmy w stanie, tak jak powiedziałam, zrobić to na 100%, że w ogóle już nigdy nic, po prostu ona będzie cały czas funkcjonowała idealnie? No nie. I moi drodzy, powiedzmy sobie to raz otwarcie. Nie dajcie sobą manipulować, że jeśli zrobicie tak i tak, to na 100% będzie tak, że proces odbudowy bariery naskórkowej będzie trwał tyle i tyle, że musi zajść jakaś detoksykacja, żeby wstawić coś tam, coś tam. Odstawcie to i to, waciki, ale dalej róbcie to i to. Tutaj Wam dam taki niesamowicie ciekawy przykład, który spowodował, że śmiałam się chyba przez cały dzień, kiedy jeden z takich właśnie ekspertów gdzieś tam wypowiadał się o tym, że właśnie te waciki są takie złe, że działanie szczoteczek różnego rodzaju jest takie złe, że działanie tego i tamtego jest takie złe, ale sam korzysta z peelingów z korundem. No uwielbiam takich ekspertów, którzy po prostu radzą Wam, tego nie rób, ale ja mogę. Wiecie, o co chodzi.
Ty tego nie rób, ale ja mogę. Nieważne, idziemy dalej. Po prostu chciałabym, żebyście zrozumieli, że uszkodzenie bariery naskórkowej to nie jest coś nowego. To nie jest coś, co funkcjonuje od kilku lat. I to nie jest coś, co zrobicie tylko i wyłącznie poprzez, nie wiem, używanie tych nieszczęsnych wacików, czy używanie ręcznika, czy stosowanie szczoteczek, czy używanie kosmetyków z alkoholem. Nie, bo na zaburzenie tej bariery naskórkowej możecie wpływać też w przeróżny inny sposób. Ale co właśnie warto zrobić, bo pewnie już czekacie, żebym Wam powiedziała, co warto zrobić, żeby jednak równoważyć te procesy. O, może to będzie najlepsze skojarzenie dla Was. Bo skoro z jednej strony działamy tak, jak już wiecie, to warto by było wprowadzić coś, co będzie mimo wszystko wspomagać tą barierę naskórkową i ją równoważyć, to działanie ochronne tej bariery naskórkowej, równoważyć poprzez tu mamy zaburzanie, ale tutaj mamy odbudowę, równowagę, regenerację. Jeśli jesteście w stanie zminimalizować pewne rzeczy, to jak najbardziej tak. I już Wam o tym powiedziałam. Ale warto zwrócić uwagę przede wszystkim na to właśnie, jak wygląda nasza pielęgnacja. Zaczynamy od tego, jakie mamy symptomy, które pokazują nam, że jest problem z zaburzeniem tej bariery naskórkowej. Wszelkiego rodzaju choroby, tak jak już powiedziałam, łuszczyca, atopowe zapalenie skóry, podrażnienia, wrażliwość, intensywne przesuszenie, ściągnięcie naszej skóry, zaczerwienienie skóry, wszystko to, nawet trądzik, wszystko to będzie pokazywać Wam, że jest problem z zaburzeniem tej bariery naskórkowej. Jeśli nie wiecie, jak działać i co robić, zgłoście się do specjalisty, który w odpowiedni sposób pokieruje Was w krokach, które należy wprowadzić. Kolejna sprawa, znajdźcie przyczynę stanu Waszej skóry, czyli spróbujcie dojść do tego, co powoduje, że jest ten trądzik. Co powoduje, że skóra jest bardziej przesuszona? Przyjrzyjcie swoje kosmetyki. Zobaczcie, czy nie robicie pewnych kroków, na przykład zbyt intensywnego złuszczania, na przykład źle dobranych kwasów do typu Waszej skóry, na przykład za dużo substancji silnie aktywnych w Waszej pielęgnacji, a za mało nawilżania, nawadniania, odbudowy, regeneracji. Zwróćcie na to uwagę. Następny krok. Zwróćcie uwagę na to, jakie kosmetyki stosujecie, czyli co w tych kosmetykach jest, bo jest cała grupa substancji, które powinny być zawarte w kosmetykach, które będą wspomagać odbudowę bariery naskórkowej. I kosmetyki też są tak są stworzone, że one nie tylko mają zaburzać tą barierę naskórkową i wspomagać wnikanie składników aktywnych, które będą aktywnie działały, ale też można powiedzieć, że mają tak ją trochę uszczelniać, zaklejać. Po to właśnie między innymi stosuje się emolienty, po to między innymi stosuje się humektanty, substancje takie, które będą osiadały na tym naskórku, a będą go uszczelniać. Po tym jak zadziała promotor, zadziała alkohol, wejdzie składnik aktywny, następnie zadziała pięknie właśnie ten emolient. Stworzy na Waszej skórze warstwę taką okluzyjną, bardziej lub mniej tłustą, w zależności od tego oczywiście, jakie to są emolienty, ale zabezpieczy tą Waszą skórę. Są też takie substancje właśnie jak te ceramidy, lipidy, tłuszcze różnego rodzaju, które będą wspomagać odbudowę płaszcza lipidowego, będą wspomagać warstwę tą rogową naszego naskórka w prawidłowym funkcjonowaniu, uszczelnianiu, działaniu. Są też takie substancje jak pro- i prebiotyki lub też postbiotyki, które będą wpływały na prawidłowe funkcjonowanie mikrobiomu Waszej skóry. A jeśli będziemy działać na te trzy czynniki, czyli na płaszcz hydrolipidowy, na warstwę rogową naszego naskórka i na mikrobiom, mamy większą pewność, nigdy to nie będzie 100%, od razu Wam mówię, ale mamy większą pewność tego, że będziemy w lepszy sposób działać na naszą barierę naskórkową, a jeśli będziemy w lepszy sposób działać na tą barierę naskórkową, no to mamy też zapewnioną
zapewnioną większą ochronę, nie stuprocentową, ale większą ochronę i regenerację właśnie bariery naskórkowej. Kochani, ja mam nadzieję, że Wy to widzicie, że Wy to teraz rozumiecie, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Więc zwróćcie uwagę na czynniki z Waszego stylu życia. Pamiętajcie proszę o tym, że to nie jest tak, że tylko jeden czynnik będzie zaburzać barierę naskórkową. Pamiętajcie proszę o tym, z czego ta bariera naskórkowa jest zbudowana i co trzeba by było robić w tym naszym codziennym życiu, co warto zrobić, z czego zrezygnować, być może z czego co ograniczyć, żeby jednak wspierać tę szczelność naszej bariery naskórkowej. Bo jeśli bariera naskórkowa będzie szczelna i będzie funkcjonowała w odpowiedni sposób, w prawidłowy sposób, to co uzyskujemy? Lepsze nawilżenie, lepsze nawodnienie, lepszy stan naszej skóry. Ona będzie na pewno ładniej wyglądała, będzie bardziej jędrna, będzie mniej zaczerwieniona, będzie grubsza, będzie bardziej szczelna, będzie mniej zmian ropnych, mniej zaskórników, jakichś zmian trądzikowych, mniej złuszczania. No zobaczcie, cała masa procesów, które będą powodowały, że ta skóra będzie lepiej wyglądała. Ale tak jak powiedziałam, musimy tutaj wszystko ze sobą równoważyć. Nie idźcie w skrajności, nie dajcie się po prostu ogłupić, że to czy tamto. Bo bardzo często z jednej skrajności wpadacie w drugą. I ja to widzę w Waszych komentarzach, widzę gdzieś w wiadomościach, które od Was dostaję, że robię to czy tamto, a kiedy po kolei zaczynamy przeglądać kroki, żeby znaleźć przyczynę, żeby zobaczyć co i jak, to dopiero wychodzą te tak zwane kwiatki. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście zostawiajcie je w komentarzach. Wiem, że pewnie naraziłam się dzisiaj wielu osobom tym, co powiedziałam, ale taka jest prawda i chyba ktoś wreszcie musiał to powiedzieć, jak to naprawdę wygląda, żebyście i Wy zrozumieli z tej drugiej strony, że w internecie można wszystko, każdy może być ekspertem, można powielać bzdury i różnego rodzaju mity, ale do wszystkiego trzeba podchodzić świadomie i z głową.